I witajcie po raz kolejny razem ze mną przy menedżerze Żulowym 3-2. Bardzo krucho u nas z pieniędzmi, ale to nic. Będziemy starać się jeszcze do początku sezonu nie wydawać żadnych pieniędzy. Tak jak mówiłem, że, że przydałyby się po prostu nam yy, czy też naszym zawodnikom nowe motocykle. No to myślę, że na razie odpuszczę sobie ten pomysł. I tak dużo wydajemy właściwie tutaj na juniorów yy, i na trenera. E, poczekamy, zobaczymy jak będziemy mieć tutaj przychody na początku sezonu. To wtedy będziemy myśleć o e, zaktualizowaniu stanów naszych motocykli. Tymczasem Norbert Krakow jak wyzdrowiał po kontuzji, ale pewnie będzie potrzebował także. Hmm, będzie potrzebował. Będzie potrzebował tutaj treningu. Stan zdrowia, nie? A właśnie jeszcze zobaczymy zdrowie. Wszyscy raczej są zdrowi, tylko tutaj Jaromir jest w bardzo niskiej kondycji i Norbert też ma niską ale to nic, zaraz tutaj ustalimy treningi, tutaj dla Jaromira miałem to ustawić i on, ale nie ma żadnych uwag, to nie, to zostawimy, to on po prostu ma tak mocno, tak mocno obciążony jest po prostu treningami Norbert Krakowiak zawodnik nie doszedł do sprawności, zalecany trening psychiki, no i tak też zrobimy zwiększają mu to na intensywne, to resztę programu treningowego jego zostawimy. Zobaczmy jeszcze tylko na szybko, czy jeszcze są jakieś tutaj uwagi dla innych zawodników, ale nie wygląda na to, więc wszystko inne pozostawimy w takim porządku, jaki był ustalony tutaj. Jeszcze tak tylko zwrócę uwagę na to, że jeśli nie stosuje się do jakichś zaleceń, które pojawiają się w komentarzach, to, to dlatego jest szansa, że to jest właśnie spowodowa spowodowane tym, że po prostu czasem nagrywam sobie odcinki trochę do przodu, bo nie zawsze mam na to czas, a po prostu jak siadam, żeby sobie pograć, no to no, wolę sobie zagrać więcej niż za pół godziny, po prostu jestem w transie jakimś yy, i po prostu jestem w stanie na bieżąco być w pewnych sprawach i po prostu zrobić więcej naraz. A potem jest mi ciężko wracać do tego, czy, czy powinienem oglądać, może stare odcinki, żeby po prostu wiedzieć, co dokładnie robiłem, i żeby dalej po prostu robić, kontynuować to, co wcześniej zacząłem. Także jest mi po prostu tak łatwiej i, i, no, i to kwestia tylko tego wyjaśnienia. Tymczasem lecimy dalej, jeszcze mamy ten marzec, nie pamiętam kiedy jest ten trening u nas. Um, ten otwarty trening, który yy, tutaj zaplanowaliśmy, zostaliśmy przydzieleni do organizowania półfinału srebrnego kasku. Półfinał krajowych eliminacji indywidualnych mistrzostw Europy i młodzieżowe jeszcze zawody, tak więc nic wielkiego chyba nam nie przydzielili tymczasem, jednak no, będziemy organizować te zawody, no i jakoś będziemy jakoś sobie po prostu je zorganizujemy bez jakiegoś wielkich zapowiedzi. Oczywiście wprowadzimy naszych zawodników. Polski, tak aby mogli oni sobie tutaj jeździć. Oczywiście konieczny musi się pojawić jako senior. Ee, dalej hmm, Nikodem chyba. Nie pamiętam nawet jak tutaj, jaki tutaj skład robiłem. Jak mówiłem na, wcześniej o tym, że po prostu jak nie robię pod rząd tego wszystkiego, no to nie pamiętam o tym. Szałkiewicz tutaj jako senior. Dalej jako senior jeszcze pojedzie Krakowiak jako Tutaj nie pamiętam jakich robiłem romańskiego. Robiłem i no dobra, to zrobimy powiedzmy w ten sposób. Tutaj oczywiście mazur jeszcze się musi pojawić. No i takim składem przy bardzo słabej pogodzie 840 widzów, 840 widzów. No i tutaj na razie te zawody, a zresztą towarzyskie to i tak nie, nie aż tak bardzo liczymy tutaj w tych zawodach, chociaż dosyć dobrze sobie radzą. Już 44 punkty na koncie naszych zawodników, a 10-punktowa przewaga. Tak więc spotkanie jest dla nas wygrane. Konieczny Szokiewicz najwięcej punktowali na ostatnim miejscu na ostatnim miejscu na podium, jeżeli chodzi o punktowanie dla naszego zespołu, to jest to Edward Mazur, ale bardzo cieszę, że, że ci młodzi zawodnicy dużo punktują. Brakuje mi jeszcze punktów trochę większych od Norberta Krakowiaka, ale myślę, że, że wróci do formy jeszcze w trakcie trwania sezonu. No i oczywiście musimy mu motocykl wymienić, bo wydaje mi się, że ma jego zużycie powyżej 50%. Tymczasem wybieramy obsadę, skład, yy, obsadę biegu 14 i będzie to Mazur wraz z, z Krakowiakiem, tak jak mówiłem wcześniej, że potrzebujemy go. No i w ostatnim ta para naszych młodych zawodników 4-2, 2-4. Niestety przegrywają w tym 15, ale spotkanie towarzyskie jest wygrane dla nas 10 punktami. No tutaj mamy ten trening na naszym stadionie. No już zostawimy. Zawodnikom, jak oni sobie tutaj poradzą najwięcej Mazur punktów zdobywa. No i tak się prezentuje. Tak się prezentuje cały spis tutaj zdobytych punktów. Wszystkich zawodników w tym turnieju. No i Krakowiak niestety tylko na siódmym miejscu, to nawet Vincenty tutaj zdobył więcej punktów niż on. Romański bardzo dobrze. Eee, Szałkiewicz super ma formę. Widzę jest na drugim miejscu. Zdobył, no zdobył tyle punktów, żeby zająć drugie miejsce. Tak więc, jako młody zawodnik i junior, no to myślę, że jest to bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że, że właśnie potrzebujemy zwycięstw u siebie na stadionie. No a to, że to dobrze zapowiada te wszystkie wyniki, jeżeli tak nasz junior tutaj jeździ. No i po raz kolejny wybieramy skład na ten mecz. Oczywiście konieczny był wybrany Nikodem na przykład. Dalej Krakowiak, Taukiewicz, Mazur i Romański. A może na przykład Jaromira tutaj wstawimy i zobaczymy, jak ten skład sobie poradzi. Oczywiście jedziemy u nas jak zwykle. Na razie remisowo wszystko. Nadal remisowo, remisowo. To już przegrywamy, ale to nic, odbijamy to sobie. Ale tak jak mówię, też nie ma się co przejmować e, zawodami towarzyskimi. Bo po prostu one nie odzwierciedlają spotkań ligowych. Konieczne, jak zwykle dużo punktów Mazur, no i Szałkiewicz to jest ta trójka, która najwięcej punktów zdobyła dla naszej drużyny. Romański z dobrej strony się też pokazał. Mazur i konieczny w ostatnim biegu. No i 3-3 oraz 4-2, tak więc. To spotkanie towarzyskie z zespołem z ligi Ekstra, bodajże, chyba Toro nie jest w Ekstra, a nie w pierwszej. Remisowe, także bardzo dobry wynik, moim zdaniem. A tym bardziej na tych zużytych cyklach, z których korzystamy obecnie. I nie pamiętam, czy przed nami chyba jeszcze jeden mecz towarzyski. O ile się nie mylę, tutaj jeszcze Edward Mazur w eliminacjach do Grand Prix ale na razie bardzo kiepsko, jeden punkt tylko w tych zawodach, no i być może jeszcze jeden zdobędzie, ale niestety zawody kończy z dorobkiem jednego punktu, no i jest na ostatnim miejscu w tym momencie w tych kwalifikacjach do Grand Prix. Zobaczmy co do za wiadomość. chciałem zobaczyć, ale oczywiście przeklikałem. Romański ma bardzo kiepski motor, Czołkiewicz ma już zużycie 30%, także będzie ciężko zarobić na te motocykle dla naszych zawodników. No widać to, po prostu widać, że ci zawodnicy mają słabe motocykle, no, spoglądając właśnie tutaj na, na tą klasyfikację końcową tych zawodów widzimy, że nie są w stanie powalczyć z innymi zawodnikami. Tutaj jesteśmy nominowani, znaczy nasi zawodnicy są nominowani, niestety Max Szałkiewicz jest kontuzjowany na dwa tygodnie, troszeczkę to wyklucza go w najbliższym czasie ze startów, a raczej przewidywaliśmy go jeżeli chodzi o starty w naszym zespole. Tymczasem przyjrzyjmy się tutaj zawodnikom. Myślę, że Adama wyrzucimy, bo jego umiejętności i tak są niewielkie w stosunku do tego, jakie powinny już być na tym etapie. Ma 53, więc wyrzucimy go raczej. I tak zrobimy. A według nich, jaki ma talent? Bardzo mały, więc i tak go wyrzucamy. Pani Górski, dziękujemy. Do widzenia. Kto tu jeszcze? Zmniejszymy koszty tym sposobem, no i troszeczkę więcej pieniędzy zaoszczędzimy. Tutaj Piotr Zekryst, e, też nie wyglądasz tak bardzo obiecująco, trochę tu Bogumił Brucha wygląda lepiej na przykład. Poza tym nasza trójka tutaj m, zawodników, którzy raczej mają tu miejsce, chociaż Mariusz Zawalniacki dajmy szansę mu e, może, jak jego umiejętności, no nie dowiemy się więcej o jego umiejętnościach, może damy mu szansę kiedy są następne egzaminy na e licencję żużlową w czerwcu. Czy chcielibyśmy go puścić, sprawdzić, jeżeli mu się uda, to tak, spróbujmy. Jeż... Nie, tutaj jeszcze nie, ale Mariusza wyślemy już na to, jeśli uda mu się zdać ten egzamin, to dobrze, jeśli nie, no to pożegnamy się chyba z tym zawodnikiem. I w ten sposób zrobimy miejsce dla innych zawodników, którzy mogliby w jego miejsce przyjść i mieliby i większy talent, i, już umiej i umiejętności startowe, już pozwalałyby im na to, aby mieć pewne miejsce w naszej szkółce. No i być może również w składzie podstawowym w przyszłości. E, tymczasem chciałbym jeszcze zobaczyć, e, czy ja mogę sprawdzić stan ogólny motocykli wszystkich tutaj? Chyba nie bardzo, ale. Ale, ale, to chociaż właśnie na zdrowie. O, właśnie, kontuzja Szałkiewicza. Mhm, mm ale teraz tak. Treningi, i tutaj Norbert Krakowiak już chyba nie potrzebuje psychicznego treningu. Natomiast Maksym, Midian, nie. Szałkiewicz, o, właśnie. Ale on na razie jeszcze jest kontuzjowany, więc nie ustalamy mu tego treningu psychicznego potem wrócimy do tego, jak już wyjdzie z tej kontuzji. Tymczasem kontynuujemy szybko. Eee, tutaj czas przewijamy, aby można było już odjechać jakieś ligowe spotkania. Jeszcze przed nami jeden mecz towarzyski. Podejmujemy u siebie tym razem Włókniarz Częstochowy. Za możemy robić zz ale skoro mamy tylu zawodników, to myślę, że nie będzie to potrzebne. Tak więc konieczny kodem Jakowiak eee, Alonka na przykład, jakby tutaj pojechał, czemu nie? Mazur w takim razie. Romański grzesiak myślę, że w tych miejscach się pojawią. I zobaczmy, jak te zawody będą tutaj się odbywać. Szybko i też przewiniemy. Mazur, bardzo dużo punktów koniecznych. Same trójki przywodzi, także bardzo dobrze. Krakowiak z dwójką dzisiaj zaczął. Bartoch. Yy... No już Romański dzisiaj tak dobrze nie jeździł, Grzesiak troszeczkę lepiej, 4 punkty. I myślę, że Krakowiak z Grzesiakiem mogą pojechać w tym 14, a w 15 konieczny z Mazurem. No i zobaczmy jak tu wyniki, przegrywają nasi 5-1, tutaj przegrywają 2-4 po defekcie koniecznego i przegrywamy spotkanie towarzyskie 50-40, ale to już nas tak bardzo nie interesuje, teraz tylko czekamy na inaugurację sezonu 2020. No, i zobaczymy, jakim wynikiem wystartujemy. Chociaż nie liczę, żeby to był wynik jakiś super. Tym bardziej, że mamy również te problemy finansowe. Ale dzisiejsze mecze chyba jedziemy na, na wyjeździe do Unii, do Tarnowa. I widzę też, że Torun jest również w pierwszej lidze, czyli spadł z ekstra. No tak więc będzie ciekawie. Ale zremisowaliśmy z Toruniem, więc jestem dobrej myśli. Tymczasem jedziemy to pierwsze spotkanie na wyjazd. No i musimy wybrać tutaj odpowiedni skład na ten mecz. Tak więc zaczniemy oczywiście z konieczny, z numerem 1. Z numerem 2 możemy dać na przykład Grega Hodsona. Dalej, Szankiewicz niestety nie może jechać, ale gdybyśmy na przykład zz za niego wstawili, to może się udać na przykład tutaj Krakowiak. Dalej, no i Mazur. No i jako juniorzy, Romański myślę i na przykład Nikodem Bartoch. No i zobaczmy, czy taki skład będzie w stanie powalczyć z przeciwnikiem. W pierwszym biegu konieczny z Hudsonem remisowo, dalej jest bieg juniorski, więc też zmian nie zrobimy, wygrywamy, nie, remisujemy, tylko 3-3. Tutaj zastępstwa zawodnika mm, puścimy na przykład koniecznego. I to daje kiepski efekt, bo na 5-1 przegrywamy. Mazur z Bartochem. Również przegrywają bieg, ale no, nie spodziewałem się, żeby nasi tutaj byli w stanie aż tak powalczyć. No oczywiście tutaj konieczny z defektem. No kiepsko się to układa niestety, ale ze względu na to, że mamy problemy finansowe, to po prostu nie możemy sobie pozwolić na ulepszenie sprzętu naszych zawodników. Tutaj oczywiście znowu zapomniałem zmienić Szałkiewicza, ale spróbuję już o tym więcej nie zapomnieć w dzisiejszych zawodach. Tutaj też Szałkiewicz i za Szałkiewicza. Na przykład Mazur, gdyby pojechał, to może zdobędzie parę punktów. I tutaj odbijamy się troszeczkę 5-1, zdobywamy po również defekcie zawodnika z drużyny przeciwnej. Mazur z Bartochem ma więc bieg po biegu, ale zagrywają na 4-2. Mazur zdobywa 2 punkty, także chociaż ktoś w naszym zespole robi dużo punktów. I w tym momencie jest to Edward Mazur, który na razie na końcu ma 10 punktów. I gdyby wziąć koniecznego Hodsuna i Bartocha, to mają tyle samo punktów w trójkę co jeden Edward Mazur. Tymczasem Szałkiewicz będzie tutaj w następnym biegu, więc oczywiście zastępstwo zawodnika i puścimy na przykład Krakowiaka. Tak więc Hudson z Krakowiakiem remisują w tym biegu, bo Hudson na miejscu pierwszym. Dalej konieczny z Romańskim. Przegrywają na 5-1, bo kolejny defekt koniecznego. Mazur z Krakowiakiem. Przegrywają również na 5-1. No i biegi nominowane. Ciężko jest tutaj wybrać naszych zawodników do biegów nominowanych. W 15. Hudson z Mazurem, a w 14. No możemy robić rezerwy taktyczne, tylko że to i tak nam niestety niewiele tutaj da. E, tak więc powiedzmy, że konieczne wraz z Krakowiakiem. No i tutaj Hudson z Mazurem. Możemy zrobić rezerwę taktyczną na przykład za. Albo nie będziemy żadnej zmiany robić, po prostu chcę, żeby w 15 nasi dobrze pojechali. I trzymam za to kciuki 3-3. No niestety, pierwszy mecz w pierwszej lidze przegrywamy wynikiem 57 do 33. Ale to nic, tak jak mówiłem mamy problemy finansowe, e, na samym początku sezonu też mówiłem, że, że to będzie raczej sezon, który pozwoli nam troszeczkę odbić się właśnie e, pod względem pieniężnym, no i zobaczymy jak to nam się uda. Tutaj obozy nie, dla pewności sprawdzę czy nic, tutaj się jeszcze w banku nie ukrywa pieniędzy, a nic nie mamy, w razie co możemy jeszcze pożyczkę wziąć oczywiście. Nie bardzo wiem jak one tutaj działają, ale miejmy nadzieję, że pozwolą nam się utrzymać na plusie. I tutaj miałem jeszcze szybko, um, właściwie to zapomniałem co miałem zrobić teraz. Sprzęt chyba nie, ale zobaczmy, na sprzętu. No, w tragicznym stanie jest trochę tych motorów, więc będzie trzeba o tym wszystkim pomyśleć wkrótce. Jak tylko zarobimy za swój pierwszy mecz na własnym stadionie. Tymczasem, no oczywiście zapomniałem, co miałem zrobić, ale to już zostawię to teraz. A już wiem, miałem ustalić trening Szałkiewiczowi na psychikę, ponieważ wyzdrowiał już po kontuzji. No, tak jak widzimy, jego kondycja jest na poziomie 48 punktów. Eee, tak więc e, ustalenie treningów Szałkiewicz. No i tutaj ten, trening na psychikę. Tak żeby mógł wrócić do formy po tej kontuzji. No i czekamy na pierwszy mecz u siebie, który. Pojedziemy. otóż jakieś pieniądze wpadły. Czy to jakieś zawody odbywały się na naszym stadionie? Nominacje do półfinałach w srebrnym i brązowym kasku otrzymujemy. Może wycofamy tych naszych zawodników z tego Czałkiewicza, wycofamy, bo będzie nam potrzebny. Romański może tutaj jeździć. Nikodem. Yy... Hmm. Muszę się zastanowić. Krakowiaka wycofamy, bo on i tak ma bardzo kiepskie motocykle. Romański jedzie i w srebrnym kasku, i w brązowym, więc myślę, że większe szanse ma w br brązowym. Tak więc wyrzucimy go ze srebrnego. I tak samo tutaj wyrzucimy ze srebrnego Nikodema Bartocha. Mm, zobaczmy, co to za pieniądze tutaj wpłynęły. To były półfinał polskich eliminacji do Mistrzostw Europy. No i troszeczkę zarobiliśmy tutaj, więc jakiś tam plus do budżetu jest. No, ale czekamy nadal na pierwszy mecz na, na stadionie. Miejmy nadzieję, że. To się uda, i tutaj mamy ten, ten mecz. Już tak szybko, troszeczkę mi tu przemknęła, przemknął ten czas. Nie zwróciłem uwagi, że już jedziemy to spotkanie. No i oczywiście, wybieramy skład na ten mecz. Musimy wybrać jakiś dobry skład. Miejmy nadzieję, że uda nam się chociaż jeden mecz na własnym stadionie w tym sezonie wygrać. Tak więc tutaj Hudson, dalej na przykład Krakowiak. Czałkiewicz i Mazur. Tutaj Romański i Nikodem. I miejmy nadzieję, że to się uda. Przy fatalnej pogodzie 2100 ludzi, tak więc nie jest źle. Zaczynamy remisowo. Tutaj przegrywamy 5-1, 2-4. Niestety 2-4. Kolejne porażki, więc na razie dużo tracimy. Mazur z Romańskim. Romański musi jechać raczej. Tutaj też 2-4. Hudson z koniecznym, konieczny jak dzisiaj sobie radzi. Jeden punkt, a Hudson dwa. No miejmy nadzieję, że to im się uda. Niestety nie udaje się aż tak dobrze jak mogłoby. Bartoch z Mazurem, eee, Bartoch jako junior jeździ, więc tutaj nic nie zrobimy w tym momencie. Konieczny z Hudsonem, konieczny, a jak gdyby zrobić rezerwę taktyczną, za koniecznego puścić Mazura, to czy co, coś nam tutaj da. Remis na razie w tym biegu. No i mazur na trzecim miejscu, tak więc to i tak kiepsko wygląda. Tutaj też porażka 5-1, tak więc ten mecz jest raczej na straconej pozycji. No ale to nic, troszeczkę się obroniliśmy. Nie przegramy, mam nadzieję, aż tak yy, dużą różnicą punktową. Brakuje nam no, po prostu zawodników, którzy mogą punktować, ale to właśnie ze względu na ten yy, stan jest, yy, słaby stan sprzętu. Konieczny może pojechać w tym 14 raz z Szokiewiczem, nie z Krakowiakiem. No, niech będzie, że Krakowiak pojedzie w tym biegu. No i ostatnim, oczywiście, ta nasza dwójka, która najbardziej punktuje. 2-4. 3-3. No i kończymy to spotkanie. Przegrywamy. Kolejne spotkanie w Lidze. No, ale przynajmniej. Możemy sobie troszeczkę pojeździć. Odbijamy się finansowo, już 100 tysięcy na naszym koncie. Tak więc dobrze to wygląda. Niedługo chyba pozwolimy sobie na naprawę sprzętu albo wymianę tego sprzętu w końcu. Ale myślę, że powinniśmy do tego czasu jeszcze zarobić tak do 200 tysięcy na koncie. A to bardzo ciężkie, przy tylu wydatkach na naszych juniorów. Bartok dobrze punktuje w tych zawodach, całkiem nieźle. Jego sprzęt chyba nie jest aż tak bardzo zużyty jak wszystkich innych pozostałych. No i on kwalifikuje się dalej do brązowego kasku, a Romański kończy z zerowym dorobkiem punktowym. Te zawody, no i tak jak mówiłem, niekiedy Bartok awansuje do finału brązowego kasku. Tak więc no myślę, że nie będziemy mu odbierać tej możliwości, niech spróbuje wystartować w tych zawodach. Czy u nas jakieś miały miejsce kolejne zawody? Bo widzę, że znowu pieniądze przyszły na nasze konto. Czy to u nas były te. Tak, u nas był ten z terapeutnego kasku. Ja się gubię w tym wszystkim. Jak próbuję organizować jakieś turnieje, to oczywiście nigdy nie pamiętam, jakie turnieje organizuję. I tylko i wyłącznie sprawdzam to po finansach, że nagle dostałem jakiś przypływ gotówki, a ja nie wiem skąd. Możemy turniej zorganizować indywidualnie, ale to i tak na razie. Eee, jeszcze na to czas nie będzie. Myślę, że możemy zrobić to gdzieś po sezonie. Tak więc na razie się wstrzymamy z tym. Będziemy planować to dopiero później. Tutaj nominacje do indywidualnych mistrzostw Europy Juniorów. Szałkiewicz i Romański otrzymują. Mm, zobaczmy więc te motocykle. Jaki stan finansowy u nas 137 tysięcy. Eee, więc zobaczmy sprzęt tych naszych zawodników tutaj. Konieczne 64%, Bartoch 61, a mimo wszystko dobrze jeździł. Szałkiewicz 32, to jeszcze, jeszcze, ale oni to mają nie naprawiane te motocykle. Szałkiewicz ma naprawiony? Ma. Szalonka nie ma. To jego tu do poziomu 1 powiedzmy, czy 5 i do tutaj stan motocykla, dajmy na to na 120. Naprawa standardowa, ale dużo pieniędzy to kosztuje. 23 tysiące? No nic. Mmm, no on jeździ w tych zawodach, więc jego tutaj chociaż... Do zero. Ja będę do poziomu 1, tutaj też damy 120. Standardowo. Krakowiak ma naprawiany. Grzesiak ma naprawiany. Hmm, Adamczak nie ma. Do poziomu 1, 120 oczywiście. Standardowe. Mazur ma naprawiany. Konieczny ma. I chyba wszyscy. Dobra, i teraz tak, uszkodzenia tutaj u Romańskiego są wysokie, tak, ale jego motocykl będzie naprawiany, bo jeszcze zużycia nie ma wysokiego. Mamy dwóch zawodników, którym tak naprawdę trzeba by było motocykle wymienić, a chociażby konieczne koniecznemu wymienić. Więc tak właśnie zrobię. Wymienię koniecznemu, sprzedamy za nic. I kupimy mu po prostu tą jawę. No i niech sobie radzi teraz. Lepiej będziemy się startował po tej zmianie motocykla. A zobaczymy już w samych zawodach, jak to wyjdzie. Hmm, jeszcze, właśnie tutaj, automatyczny remont. Max Szałkiewicz, ok, on ma 130, to tak mu zostawimy. Tutaj też jest 130, Mazur 120. No to jemu możemy jeszcze podwyższyć stan motocykla. A, potrzebny nam jest też Krakowiak, który również ma dobre ustawienia. Romański, ok. Pod są też spoko, może to wszystko już zostać. Zobaczmy, jak tam jeszcze szybko nasi juniorzy się trzymają. Tutaj Michał Hojka 63 punktów umiejętności w wieku lat 14, jeszcze dużo mu wzrośnie, tak więc bardzo fajnie. Myślę, że Piotra wyrzucimy z naszej szkółki, bo ma 35 punktów umiejętności, 15 lat, do przyszłego roku powiedzmy, że zdobędzie 20. Tutaj tak nie miałby tych 60, które potrzebujemy, więc wyrzucę go po prostu. jaki według nich ma talent? Bardzo duży niby ma talent. A, rany, rany. No i tutaj jest różnica dwóch lat między tymi zawodnikami, ale umiejętnościowo to, to niewiele jest różnicy też między nimi. Z drugiej strony tutaj mamy Bogumiła, który ma w wieku lat 14 42 punkty umiejętności. Nie mówię, że to źle, ale tutaj mamy Michała, który w tym samym wieku ma o wiele, wiele większe umiejętności i ma największe umiejętności z całej naszej szkółki. Tymczasem widzę Mariusz tutaj o dwa punkty, bo je, tego jedynego kojarzę, wzrosły mu umiejętności właśnie o dwa punkty. Tak więc bardzo dobrze. Może jednak uda mu się zdać tą yy, żużlową licencję i będziemy mogli... Być może zakontraktować go do innego zespołu w kolejnym sezonie. Zobaczmy tylko też jeszcze właśnie te ceny za zawodników. Za szalonkę ustalimy już za Romańskiego również ceny, tak żeby po prostu mnie to potem nie zaskoczyło. Szałkiewicz nie chce, żeby szedł na żadną listę transferową. Natomiast na przykład Szalonka może iść na tą listę transferową. Romańskiego jeszcze zostawimy w zespole, ponieważ juniorów potrzebujemy i Jaromira również możemy wysłać na listę transferową. Za 8000 to jest niewiele, także może spróbujemy tutaj troszeczkę więcej wyciągnąć za niego, na przykład 13000 na razie, chociaż to i tak się nic nie zmieni, ale jakakolwiek kwota już niech będzie tam ustalona, po prostu tak, żebym o tym nie zapomniał. Tymczasem zobaczmy, czy te zawody będą się odbywać u nas, czy może będą odbywać się na wyjeździe. Odbywać się będą u nas, tak więc kolejny bardzo dobrze, mam nadzieję, zapowiadający się mecz. Kondycyjnie nasi zawodnicy wyglądają bardzo źle, ale to nic. Miejmy nadzieję, że, że to ich nie powstrzyma przed zwycięstwem w tym meczu. Kondycja naprawdę bardzo zła. Edward Masur 64. Będą musiał nad tym wszystkim popracować, ale mam wrażenie, że to też przez te treningi, że nie było może na nie funduszy. Nie wiem. Muszę o tym wszystkim pomyśleć. Usiąść, bo ten sezon się naprawdę troszeczkę kiepsko zaczyna. Eee, Okej, okay, dalej wybieramy. Nie, zaraz, komu ja tu wziąłem? Antwerp Mazur nie ma jechać na tym miejscu. Tutaj może na przykład Szałkiewicz pojechać, chociaż kondycyjnie też bardzo źle. Może zbyt duże obciążenie treningowe na nich ustaliłem. Nie wiem, ale zaraz to wszystko e, zweryfikuję. Tymczasem wybieramy dalej skład na ten mecz. jak e, Hudson, którego nie wybrałem. No i Mazur w tym miejscu. I dalej jako juniorzy nie Szałkiewicz, tylko Romański wraz z Bartochem. I zobaczymy, jak te zawody będą się toczyć. Tutaj już pogoda normalna, ale niewiele więcej ludzi przyszło na stadion. Może powinienem obniżyć. Eee, przegrywamy 2 do 51 także to spotkanie widzę, że szykuje się tak samo dobrze. Może warto byłoby obniżyć po prostu ceny biletów. Ale tragiczne to spotkanie, nawet Mazur tutaj nie daje radno. No, są troszeczkę więcej, 8 punktów. No, powiedzmy, że koniecznie z Szałkiewiczem pojadą. No i tutaj Hudson z Mazurem. Ale nie spodziewam się czegoś wielkiego. 5-1, 2-4. No i przegrywamy kolejne spotkanie, tym razem no dosyć wysokim wynikiem. Tak więc nie jest za dobrze. Ale pieniądze przynajmniej jakieś tutaj wpływają na nasze konto. Jaromir Adamczak ma kontuzję na 6 tygodni, tak więc niedobrze. Hmm. A ten Michał Hojka tutaj ma bardzo mały talent podobno, ale no ja tak nie uważam. Myślę, że to będzie dobry zawodnik w naszym klubie, no ale zobaczymy, jak będzie się jeszcze rozwijał przez te lata. A do tego czasu może klub zbankrutować, więc. No, zobaczymy. Chociaż odbijamy się tutaj, mamy to 175 tysięcy w tym momencie, tak więc myślę, że to jest jakaś tam zaliczka na przyszłość. Zobaczmy szybko, jak tam stan sprzętu tutaj wygląda. No nikoda ma... W słabym stanie motocykl. Do wymiany u Mazura również byłby ten motocykl, bo jest w niskim stanie i te motocykle także u Krakowiaka i Szałkiewicza. Myślę, że byłyby do wymiany, ale gdybyśmy to teraz zrobili, to może jeszcze jest sens walczyć o ten sezon. Nie, jak na razie wyglądamy w tabeli? Nie, tutaj nie, to nie ta liga. Jesteśmy na ostatnim miejscu, ale to nic. Bydgoszcz bardzo podobnie, tylko troszeczkę więcej punktów zdobyli. Tarnów słabo. No to ono piła i toruń, to myślę, że to będą dominujące zespoły. Częstochowo jechaliśmy. A nie, to jechaliśmy. Właśnie z kim my jechaliśmy te spotkania? Oczywiście nie pamiętam. tak no, jak zwykle. A dzisiejsze jest kad... o, turniej kadry juniorów, to może jeszcze zobaczymy, jak tutaj będą sobie radzić nasi zawodnicy, ponieważ startuje ich tu czterech. I zobaczymy. Jeden punkt Bartocha, Romański trzy punkty, dwójeczka Grzesiak przywozi kolejne punkty Romańskiego. Zobaczymy, jak sobie poradzi w swoim kolejnym starcie. Tutaj też Romański, no jeden punkt niestety przywozi już tutaj. Tu kolejny zero. No dobrze zaczął, ale teraz troszeczkę już gorzej sobie radzi. Grzesiak niezły start zalicza dzisiaj w tych zawodach. Zobaczymy jak sobie poradzi. No tutaj też jeden punkt. No i na piątym szóstym miejscu nasi zawodnicy kończą te zawody. Myślę, że mogli się spisać lepiej, chociaż właśnie trochę szkoda tego Szałkiewicza i Bartocha, ale na pewno ze względu na te motocykle tak jest. No myślę, że nie będziemy aż tak mocno walczyć o ten sezon. Myślę, że spróbujemy, chociaż jak będziemy na ostatnim miejscu, to będziemy musieli walczyć o... No nie będziemy mogli walczyć o to, żeby się tu utrzymać. A gdybyśmy skończyli na miejscu przedostatnim, no to już byłaby troszeczkę inna sprawa. Moglibyśmy jeszcze powalczyć o utrzymanie się w tej lidze, co pozwoliłoby nam utrzymać tych sponsorów, których aktualnie mamy. Więc spróbujemy powalczyć jeszcze o to miejsce przedostatnie w lidze tak żeby móc po prostu utrzymać się i jeszcze tutaj dłużej, no i troszeczkę więcej zarobić. Tymczasem odcinek, już 32 minuta się zaczęła, tak więc nie będę tego przedłużał. Od, musicie trzymać mocno kciuki za ten zespół, bo w pierwszej jak się tylko pojawiliśmy, to nie dzieje się najlepiej w państwie duńskim. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko ulegnie poprawie jeszcze przed nami, mam nadzieję, wiele, wiele pięknych sezonów. Cały czas będę walczył o zdobycie Mistrza Polski w okay. Lidze Ekstra, ale to jeszcze dużo czasu przed nami. Do usłyszenia następnym razem, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli zostawicie łapkę w dół, to zostawcie również komentarz, co się nie podobało. Pamiętajcie, zostawiajcie rady, pytajcie, jeżeli czegoś nie wiecie, chętnie ja odpowiem, albo ktoś inny. I do usłyszenia następnym razem.